Na tym filmie pokażę, jak należy, jak można rozumieć operacje gospodarcze dotyczące naliczania stawek amortyzacji i ustalania umorzenia środków trwałych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej, dokładnie po prostu z jej podstawami. Te zadanie jest tutaj prawidłowo rozwiązane, a tu są operacje. Jeżeli Wam to wystarczy, proszę bardzo, można za, wystarczy zatrzymać ten e, film i e, skupić się po prostu na samodzielnej analizie. Jeśli e, możecie, to skorzystajcie po prostu z mojego omówienia, które właśnie będę przedstawiać. Operacje gospodarcze numer jeden. Operacje. Naliczono amortyzację środków trwałych, za okres sprawozdawczy tu jest wymieniony te jako miesiąc w kwocie tysiąca zł. To jest klasyczna operacja, która mówi po prostu naliczoną amortyzację. Musimy wiedzieć, że amortyzacja środka trwałego jest to jakby wrzucenie w koszty, Faktu, że środki trwałe, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwie, po prostu tracą na wartości. Wartość 3,5 tysiąca potraktujemy jako koszt na koncie typowo kosztowym, nazywanym tutaj krótko amortyzacja, gdzie tylko po lewej stronie będziemy rejestrować naliczanie kolejnych kosztów. A po prawej stronie ewentualnie będą miały miejsca tzw. przeksięgowania, czyli przesie, przerzucenie wartości e, po lewej stronie całej lub częściowej na inne konto jakieś rozliczeniowe. I jeżeli mamy naliczyć amortyzację, i ona jest tu już od razu narzucona w jakiejś konkretnej wysokości, nie ma kłopotu. Na koncie kosztowym amortyzacja umieszczamy numer, naszej operacji i jej kwotę po lewej stronie i jak to w, w każdym powiedzmy takim klasycznym koncie teowym i rejestracji operacji gospodarczych musimy gdzieś na innym koncie nanieść tą samą kwotę w tej samej w tej samej to, to, to samą kwotę po przeciwnej stronie na dwóch róż, na drugim koncie o innej nazwie Także samo naliczenie kosztu amortyzacji może być powiązane z tym, że tracimy warto, na wartości wśród naszych środków trwałych. A więc, jeżeli mamy 3,5 tysiąca na koncie kosztowym, kątem korespondującym do operacji naliczenia amortyzacji środków trwałych jest konto umorzenia środków trwałych. Po prawej stronie będziemy dopisywać kwoty amortyzacji. Albo po prostu e, utraty wartości środka trwałego, nie zawsze koniecznie tego związanego z naliczeniem amortyzacji. Także tutaj widzimy, że ta typowa operacja będzie związana z tymi dwoma kątami. Druga operacja. Dokonano wyceny okresowej środków trwałych trwale nieczynnych. To jest ważne. Czyli takich, które faktycznie nie są wykorzystywane do tej prowadzonej działalności, e, a w związku z tym nie nalicza się. Amortyzacji. Określono, że ich wartość bieżąca zmniejszyła się o 1,5 tysiąca zł. Jeżeli wartość środków trwałych zmniejszyła się o 1,5 tysiąca, to na koncie umorzenia środków trwałych po prawej stronie dopisujemy kwotę 1,5 tysiąca zł. I ta kwota nie może stanowić jednocześnie tutaj. Amortyzacji. Nie może być drugie konto korespondujące amortyzacja, bo jest informacja, że nie nalicza się amortyzacji. Dlatego drugim kątem korespondującym do e, umorzenia środków trwałych w przypadku operacji numer 2 nie może być amortyzacja, muszą to być pozostałe koszty operacyjne, ponieważ. Utratę wartości na środkach trwałych, które nie można amortyzować, możemy potraktować jako pozostały koszt niezwiązany bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli e, produkcją jakiegoś asortymentu i jego sprzedaży, tylko po prostu e, z innymi działaniami związanymi z naszym przedsiębiorstwem, e, które oczywiście też mogą mieć miejsce, jak na przykład utrata wartości jakiegoś środka trwałego. Co jest oczywiście dla nas zjawiskiem negatywnym eee, trójka otrzymano dotację na zakup zbiorników, które mogą być przeznaczone na przechowywanie rezerw strategicznych państwa kwota dotacji 11 tysięcy złotych. Jeżeli otrzymano dotację i kwota dotacji wynosi, to oznacza, że do nas wpłynęły pieniądze. Jeżeli nie jest jasno napisane, że to w te pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy, bo, czyli na konto bankowe, nie można wykluczać, że mogłoby to być zaksięgowane na koncie kasa, ale na pewno nasze jakieś środki pieniężne, czy też gotówkowe, czy nie, typowo e, wirtualne na rachunku bankowym, muszą wzrosnąć. Czyli na koncie aktywnym, rachunek bankowy lub kasa, e, po lewej stronie następuje zwiększenie o wartość tej dotacji z numerem operacji numer 3. I kątem korespondującym do, tej, do tego rachunku bankowego w przypadku otrzymania dotacji na zakup jest konto rozliczenie międzyokresowe przechodów. Dlaczego? Bo my na razie otrzymaliśmy taką dotację, tu nie jest powiedziane, że jesteśmy w trakcie dokonywania zakupów, tylko że dostaliśmy pieniądze przeznaczone e, na zakup jakiegoś środka trwałego. I te pieniądze będą musiały być rozliczone, ale oczywiście w przyszłych okresach, tak można rozumieć. Dlatego te konto korespondujące do rachunku bankowego w operacji trzeciej to rozliczenie międzyokresowy przychodów. Jeżeli ta kwota pojawiła się po lewej stronie zwiększającym nam rachunek bankowy, po prawej stronie na przeciwnym, po przeciwnej stronie na koncie rozliczenie międzyokresowe przychodów pojawia się również 11 tysięcy złotych dla równowagi. E, operacja numer 4. zakupiono zbiorniki płacąc z rachunku bieżącego 10 000 zł e, plus VAT, łącznie będzie 12 300 i zbiorniki zamontowano i oddano do użytkowania. Jeżeli jest informacja, że zakupiono płacąc z rachunku bieżącego, oznacza to na pewno, że na rachunku bankowym, jako koncie aktywnym, pojawia się wypływ pieniędzy zarejestrowany po prawej stronie na kwotę, która stanowi w tym momencie wartość tutaj tego środka trwałego i kwoty 2300. Skąd to się wzięło? Te konto korespondujące środki trwałej i rozrachunki, ponieważ te zbiorniki, czyli przedmiot naszego wydatkowania, od razu zamontowano i oddano do użytkowania, a więc zbiorniki potraktujemy jako środki trwałe i one będą zwiększały nam stan środków trwałych. O kwotę netto, czyli pozbawiono podatku VAT, czyli w wysokości 10 tysięcy złotych, i jeżeli po prawej stronie na koncie rachunek bankowy e, zarejestrowano wypływ pieniędzy na 12 300, a po lewej stronie na koncie środków trwałych wzrosły nam stan e, na 10 tysięcy, to pozostała kwota, e, tutaj to będzie 2300, stanowi element konta rozrachunki z tytułu VAT. Pamiętajmy o tym, że rozrachunki z tytułu VAT to jest takie konto łączone, jak dla mnie, w którym, które można rozbić na dwa konta zastępcze typu należności z tytułu VAT i rozrachunki z tytułu VAT, gdzie należności są rejestrowane po lewej stronie tego konta, a zobowiązania z tytułu VAT są zapisywane po prawej stronie. Pamiętajmy, że rozrachunki z tytułu VAT tutaj są naliczane przy zakupie, czyli jak ktoś nam wystawia fakturę, a tutaj, jeżeli my mamy dokonywaną sprzedaż, czyli to jest tutaj, zapisujemy inaczej mówiąc, VAT naliczony przy zakupie, w nawiasie mówiąc, a tutaj jest VAT po prawej stronie należny, czyli przy sprzedaży, czyli jak my jako przedsiębiorstwo wystawiamy fakturę za zakup, za sprzedaż, faktycznie naszą sprzedaż danego asortymentu, gdzie jesteśmy zobowiązani do naliczenia podatku od towarów i usług. I teraz operacja 5. Naliczono amortyzację zbiorników za okres sprawozdawczy, czyli znowu prawdopodobnie miesiąc. 500 zł. Oznacza to tyle, że to jest klasyczne zadanie, jak w przypadku tego e, jakiegoś środka trwałego, który tu akurat nie był początkowo wymieniony, bo tu w tym zadaniu te salda początkowe były już pominięte, czyli operacja piąta jest bliźniaczą operacją do pierwszej, ale dotyczy już tylko samych zbiorników za ten okres sprawozdawczy. Czyli dopisujemy na koncie kosztowym amortyzacji po lewej stronie operacja numer 5 na kwotę 500 zł. I o tyle spada nam wartość zakupionego zbiornika. Czyli na koncie umorzenie środków trwałych po prawej stronie dopisujemy też kwotę 500 zł. I szóstka zaksięgowano przychody odpowiadające wartości amortyzacji zbiorników za dany okres sprawozdawczy. Czyli e, w tym momencie, e, aha, tu zaksięgowano przychodów, zwątpiłam już w pamięcie, e, Za okres sprawozdawczy i mamy 400 zł. Jeżeli mamy zaksięgowanie przychodów, to pamiętajmy, że jeżeli chcemy zarejestrować jakiekolwiek koszty operacyjne, one są odnotowane na koncie koszty. Tylko po lewej stronie, jak każde konto kosztowe. Jeżeli mamy zarejestrować przychody, e, to one są zarejestrowane na koncie przychodowym e, o różnej czasem nazwie, ale przychodowej, i to będą rejestrowane operacje po prawej stronie na koncie przychodowym. Jeżeli te przychody zaksięgowane e, Dotyczą e, powiedzmy zbiorników, którymi my nie handlujemy, a są elementami do prowadzenia działalności, wówczas taka rejestracja tej operacji ma, na mi, ma miejsce na koncie pozostałe przychody operacyjne. No to na tym koncie rejestrujemy elementy, Dotyczące um, przychodów, jakie osiągamy, nie bezpośrednio związanymi z przedmiotem prowadzenia działalności. A więc po prawej stronie na tym koncie zapisujemy rejestrację przychodu operacyjnego, i kątem korespondującym jest wówczas rozliczenie międzyokresowe przychodów. Dlaczego? Tutaj jest, oczywiście, już wtedy po lewej stronie ta kwota, ponieważ to konto rozliczenie międzyokresowe przychodów dotyczyło tutaj tego zakupu zbiorników, gdzie jak otrzymaliśmy pieniądze w wysokości 11 tysięcy złotych, to my zapisaliśmy to kwotę po prawej stronie i tu po lewej stronie będziemy tak w sensie wyksięgowywać oczekiwania tej dotacji na 11 tysięcy złotych.